dobry. Dzisiaj przyjechaliśmy specjalnie do Trójmiasta, żeby z panem porozmawiać o dawnych dziejach Morąga i o tym, jak wyglądała nauka w Morąskiej Szkole, w Morąskim Liceum. A dzień dobry. Mieszkaliśmy przed wojną w Wałkowysku. Ojciec był legionistą, no i po wojnie osiadł się w Wołkowysku. Pochodził z Wilna. Czy w tym 1945 roku ojciec z panem przyjechał na ziemię? W 1945 roku no, była tak zwana repatriacja, prawda? My byliśmy niby repatrianci, którzy opuścili ojczyznę i wyjechali, i teraz wracamy do ojczyzny, prawda? Ale my wracaliśmy z Polski, prawda? Niezależnie od tych, była repatriacja Polaków z Kresów Wschodnich do Polski, no to było też przesiedlenie Białorusinów z Białostoczyzny do Rosji. Wybierali ziemię ukraińską. No i tam przez 3 miesiące musieli przebywać. Po 3 miesiącach, jak nie zmienili miejsca, no to zostawali. Przeważnie w kołchozach, bo to pochodzili ze wsi. No i jedna taka rodzina wróciła z Ukrainy pieszą, aż do Wołkowyska, szli z jedną krową i z tłumokiem na plecach tylko. Rzucili wszystko na tej Ukrainie, nie chcieli zostać. I napisali do rodziny, jak przekroczysz granicę, to nie jest dalej, wysiadaj w Wołkowysku. No wysiadli, no i ojciec jakoś dogadał się, że dostanie mi wagon ten po nich, co przyjechali. W ten sposób dostaliśmy wagon i ruszyliśmy do Polski, prawda? Do Polski odzyskanych, na ziemi odzyskanych. Podróż była bardzo krótka, bo to niedaleko, 30 kilometrów. Pamiętam jak dziś ten dzień, jak przyjechaliśmy nad granicę. Słoneczko ładnie świeciło, to był październik, no i rozpoczęło się wyładunek. No i ładować się, ale gdzie? Stoi obok tego szereg węglarek. Innych wagonów nie ma. Mówię, ładujcie, jedźcie sobie w Polszu, nie? Jak to, do węglarki? No tak. No i hajda do Polski, prawda? I tak nas w tych węglarkach wieźli przez 2 tygodnie do Kwiezyja. Od granicy, czyli od jakieś 70 km od tego stoku do Kwiezynia przez 2 tygodnie. Całe szczęście, że w tym czasie nie było deszczu. W Białymstoku maszynista porzucił nas transport i tak staliśmy. Całe szczęście obok był transport towarowy, który przewozili wojsko, ale wagony towarowe i ławki dla żołnierzy do siedzenia. Jechaliśmy, wiem, że przez Warszawę, bo mnie ta Warszawa bardzo utkwiła w pamięci. Same gruzowiska, ulice tylko puste, oczyszczone z gruzów, prawda? Ludzi nie ma. Mówię, gdzie nas wiozą? Do jakiego miasta? Jakie to będzie miasto, nie? No i tak przywieźli do Kwiezynia. I długo w tym Kwiedzynie państwo pozostali? W Kwiedzyniu ojciec długo nie mógł być, bo nie mógł dostać pracy swoim tego. No, dowiedział się, że może pracować w Olsztynie. Wobec tego musimy się przeprowadzić. No ale co? W Olsztynie wszystkie mieszkania były zajęte. Wobec tego najbliższy taki dojazd, który był, i to więcej kolejarzy już dojeżdżało do Olsztyna, to był Morąg. I z Morąga dojeżdżał, a my zamieszkaliśmy na Kolonii Warszawskiej, prawda? To tak zwany teraz wozac Kolonia Morąg, nie? No i tam to był luty, jak wróciliśmy. Oczywiście na tej kolonii dużo domów było pustych, ale co z tego, że pustych? Pustych i bez okien i bez drzwi nawet, tak rozsabrowane. Ojciec znalazł jedne
jeden z domek, który był z oknami i drzwiami. Wobec tego powiedział, sukces był. Mieszkamy tu. I to był luty którego roku? 1946 rok, prawda? Okay. Zamieszkaliśmy tam. No, był takie domki mazurskie. No i tam rozpoczęliśmy naukę. Naukę rozpoczęliśmy w szkole, która rozpoczęła naukę w październiku 1945 roku. Przed wojną był szpital. Młodzież, która rekrutowała się w tym czasie, to była młodzież, powiedzieć, z całej Polski. Najwięcej było kresowian, prawda? I to z Wilna było najwięcej kresowian. Także akceptowali, że pochodzą z Wilna, gdzie ich jest prawdziwe gniazdo rodzinne. Także wśród tych Wilniuków nie było tam Józek, Józiu czy Kazik, Kaziu, tylko był Józiu, Kaziuk i więcej. Inaczej się nie odzywali do siebie. Pokazywali i to z pielęgniarką się wcale z tego. Profesorowie, z samego początku była skromna ilość profesorów. Pierwsi profesorowie to był profesor Świacki, który był dyrektorem szkoły, dostał do... I dwoje profesorów, jeden to jest profesorowie Zobczyńscy. Profesor Zobczyński, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, był malarzem, rzeźbiarzem. No i jego żona, która skończyła Sorbonę w Paryżu, prawda? No i uczyła francuskiego, czyli początek to Czech. Potem stopniowo zaczęło się więcej nauczycieli wychodzić. No, byłem szczęśliwy, że trafiłem, że wychowawcą był profesor Świacki. To był nie tylko nauczyciel, naprawdę to był człowiek, który stracił swoje gniazdo rodzinne na Wilnie i rozumiał nas, kresowian. Tego. Podchodził do niego, to podchodziliśmy jak do najbliższego człowieka. Jak, nie tak może do rodziców, jak do niego, prawda? Taki on był. No, jako przykład podam, to było chyba 48 rok albo 47, już dobrze nie pamiętam, ale było bierzmowanie w Morągu. Przyjechał biskup z Olsztyna. Było bierzmowanie. No, trzeba było świadków, ale świadkowie to przeważnie są bliscy danego bierzmowanego. No, a my co? Nieomal sieroty. Wtedy zwróciliśmy do profesora Świackiego, czy nie zechciał być świadkiem w tym bierzmowaniu. Oczywiście profesor zgodził się i tylu, ile tam nas było, nad każdym trzymał ręce jako świadek bierzmowania. Ja byłem bierzmowany, a świadkiem bierzmowania był profesor Świacki, prawda? W pamięci zapamiętałem taki jeden moment z lekcji wychowawczej. Było o godłach państwowych. No, ale najwięcej od wzięciu czas na godło polskie, a podkreślał, zapamiętałem, koronę w orle i powiedział, a korona oznaczała niepodległość Polski, czyli dał do zrozumienia, gdzie my jesteśmy, gdzie my się znaleźliśmy. Wspomniałem już o profesorze Zobczyńskim. Uczył nas oprócz tego, oprócz rysunków, który był zawodem, prawda, bo skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, był z Wilna. Uczył nas biologii, prawda. No, nauczyciele oczywiście do swoich
niektórych przedmiotów nie byli przygotowani tak bardzo, no ale można powiedzieć, że takie zaangażowanie nauczycieli, żeby nas nauczyć, nas, którzy tyle, niektórzy w ogóle nie mieli przez ten okres okupacji do czynienia z książką, takie było zaangażowanie, no to żadnej pracowni w biologii, żadnej nie było. No wymyślił takie, że was będę biologię uczył na żywo, no to wobec tego zorganizował tam, teraz jest, w ogóle jest cały plac, nie, ale na tym placu był wycinek, ogródek, gdzie każdy sadził tam odpowiednią roślinę i musiał pielęgnować i na lekcjach biologii tłumaczyć, jak ta roślina rośnie, nie? No, takie było zaangażowanie. No, rysunki uczył też w ten sposób, że naprawdę no, wstrzelił mnie tą taką zdolność do rysowania. Mówił pan jeszcze o nauczycielu WF-iście, o tym, tak, sportem się zajmował. Sala gimnastyczna, jak ja przyjechałem, to była zajęta przez obsługę Niemców, którzy wyjeżdżali do Niemiec, wysyłali ich do Niemiec z Mazur. W Mrągu jeszcze mieszkali Niemcy, taka ulica Jagieły, która była, no teraz inaczej wygląda, ale kiedyś to były takie domki piętrowe i takie nawet stare, walące się i tam cała ta ulica była z Niemcami zaludniona. Sali gimnastycznej nie mieliśmy. Profesor Gierczewski do nas przyszedł w 1947 roku, prawda? No, miał do dyspozycji boisko, zagospodarowanie wokół szkoły. To nie było tak, jak teraz pięknie kwiatki rosną, tylko był żużel wysypany. Po takim meczu w koszykówkę to wyglądaliśmy, jak wyszliśmy z kopalni po wędrowaniu węgla. To tak. Na pewno. Tak. No, potem no, sala była wolna, musiał zorganizować to wszystko. Interesował się sportem i naprawdę sport, tak jak jeden z uczniów tutaj wspomina w wspomnieniach, nie będąc uczniem liceum, tylko z zawodowej, że profesor Gierczewski tak zorganizował sport, że koszykówka i siatkówka była na wysokim poziomie i zagospodarował też stadion na ulicy Żeromskiego za parkiem, prawda, wykorzystywaliśmy. No, nie pochodził z Kresów, ale był patriotycznie nastawiony z czasów, patriotycznie i to z czasów jeszcze Józefa Piłsudskiego w wojskowym. Na to będę mógł tylko powiedzieć, że w jednym z artykułów zobaczyłem, że przeszedł służbę wojskową w 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku, prawda? No ale pochodził tutaj z Kaszub, nie? Ale był naprawdę oddany. I do młodzieży też strasznie. Wstąpiłem do harcerstwa. Chłopcowym był powstaniec warszawski. Tutaj mamy zdjęcia, prawda? Była drużyna wodna. Jaki sprzęt mieliśmy jako drużynę wodną? No, jezioro było w Mrągu. Były łodzie zatopione. Wydobyliśmy 2 łodzie z tego jeziora i to była nasza flota. To były łodzie żaglowe? Były wiosłowe. Z jednej łodzi zrobiliśmy wiosłową żaglową. Zrobiliśmy, żeby był miecz, żeby nie było odrypowania w czasie walki.
Bo ta drużyna już działała, jak pan był w gimnazjum i tak. Potem jeszcze przez czasy licealne, tak? Był pan... Tak, tak. Byłem w gimnazjum i byłem w licealnym, prawda? Też była cały czas drużyna. Z biegiem czasu ta partia coraz bardziej się wtrącała do nas. Profesor Świadski zrezygnował swojej funkcji na to miejsce. Został dyrektorem Józef Konopka, profesor Józef Konopka, kto był warszawiakiem, prawda? Ale naprawdę z sercem takim, wielkim patriotą. Profesor Konopka uczył nas matematyki. Rok przed maturą przenieśli go do PiS-u jako zwykłego nauczyciela. A na jego miejsce został przysłany, jak to się wtedy mówiło w TEC-ce, profesor Meissner. Nie? No, ideologicznie partii bardzo podobał się. A jak to było z tą matematyką w klasie maturalnej? A z matematyką? No, ze względu, partia nie dbała o to, czy my zdajemy maturę i będziemy mieli matematykę, a matematyka i fizyka była obowiązkowa ze względu na to, że nasze liceum było o profilu matematyczno-przyrodniczym, czyli na maturze obowiązkowy egzamin był z matematyki pisemnej i ustnej i z fizyki ustnej był, prawda? No, ze względu na to, że zaczęliśmy się sami przygotowywać, ale takie przygotowania nic nie dawało. No i rodzice załatwili wtedy nauczyciela z Ostródy i do nas w niedzielę przyjeżdżał i całą niedzielę z nami miał matematykę. No, opłacany był przez rodziców, prawda? Przez rodziców. Czyli co, w szkole nie było matematyki przez ten czas? Przez cały czas nie było matematyki. Nie było matematyki, my do matury przystąpiliśmy. Bo nie było nauczyciela matematyki. Bo nie było nauczyciela matematyki w szkole, nie? Był nauczyciel z Ostródy. Przed maturą był werbunek do zawodu nauczycielskiego. My po liceum ogólnokształcącym, nie mając wykształcenia zawodowego do pedagogiki, nas chcą wrzucić na wieś do szkoły. Nie? Brakowało nauczycieli. Brakowało nauczycieli. I wobec tego zbuntowaliśmy, że nie. No jak to? Po dwóch tygodniach widzimy w szkole, pojawiły się plakaty już wydrukowane przez drukarnię, nie? Że werbunek na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. No i wtedy zaczął się werbunek na ten. No i dyrektor Meissner przychodził do klasy i stale udowadniał, że tam powinniśmy iść, bo tutaj dostajemy wykształcenie i teraz musimy jakoś odpracować dla ojczyzny. Ja byłem tak uparty, stale marzyłem o budowie okrętów, prawda? W ogóle o morzu marzyłem. Meissner tak był ideologicznie do partii nastawiony, że naprawdę nam chłopcom, a szczególnie nam trzem, mnie i dwóm kolegom, powiedziało: stop, ja tutaj z liceum nie skończę. No i jak to było z tą maturą? Z tą maturą zostałem wezwany do gabinetu dyrektora. Wchodzę, jeszcze dwóch panów siedzi, nie? I zaczęli mnie uświadamiać. Ojczyzna dała tobie wykształcenie. To, że ja sam zdobywałem, to ojczyzna dała tobie wykształcenie. Teraz proszę, żeby mam okazję odpłacić się ojczyźnie, żeby zgodzić się pójść na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, to wybrali, że to do Gdańska. Ja jednak nie mogli mnie zmusić, wtedy dyrektor Meissner zdenerwował się. I muszę powiedzieć, jak do dziś te słowa znam,
pięścią w stół i mówię, ty durniu, ty wiesz, że za 2 tygodnie jest matura? O, powiedziałem, nie ma żartów. Trzeba najpierw zdać maturę. No i wobec tego powiedziałem, a on w międzyczasie mnie tłumaczył, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna to jest to samo, co jest Politechnika, bo tam wykładają profesorowie z Politechniki. I wtedy mu powiedziałem, jak pan profesor mówi mnie, że, ta, że jest to wszystko jedno, bo profesorowie są z Politechniki, zgadzam się na to. No i zgodziłem się. Wtedy szkoła wypełniała te ankiety, opiniowała, kogo dopuścić tam do egzaminu, kogo dopuścić i wyrzucić, nie dopuścić do rozpoczęcia roku szkolnego. A ja po zdaniu matury poszedłem do dyrektora, do gabinetu. Mówię, panie dyrektorze, rozmyśliłem się, idę na Politechnikę. Co? Wynoś się mnie za drzwi. Nie wyrzucił mnie za drzwi. Mówi, ja nie będę tutaj zmieniał papierów twoich, nie? No i w ten sposób musiałem rok. Zdecydowałem, że rok przerwie. Nie martwiłem się o to, bo do wojska w tym czasie, w latach 50. to było od 21 roku życia. Ja miałem 19 lat, nie? Mówię, 2 lata mam, to ja się przygotuję i pójdę inną drogą na studia. Pytanie, gdzie rozpocząć pracę? Wykombinowałem, że najlepiej będzie blisko Politechniki i tak związane z przemysłem okrętowym, czyli w Stoczni Gdańskiej. I przyjechałem do Gdańska. No i nie dał mnie pracy. Musiałem wrócić do Morąga. I pracowałem. Wtedy dostałem pracę w Wielkowie, w Mnie. W Wielkowie, w Mnie pracowałem. Po roku, o dziwo, przesunięciu o rok do wojska. O 20 lat. Ja już mam 20 lat. Wobec tego złożyłem papiery na uniwersytet w Toruniu. Z którego potem bardzo się cieszyłem, bo był Uniwersytet Stefana Batorego i byłem wśród swoich. Ale na komisję stawałem w czerwcu i byłem zakwalifikowany. Tłumaczenie, że złożyłem papiery na uniwersytet, nie było tłumaczenia. Jak zdasz, to wtedy zwolnimy, a teraz masz bilet i jedź do Ciechanowa, tam do wojska. Nie? Egzamin był we wrześniu i z takim biletem do września chodziłem i jechałem na egzamin, prawda? W połowie września był egzamin, no egzamin zdałem. Zdałem i zostałem przyjęty. Oczywiście nie czekałem, kiedy do mnie przyjdzie zawiadomienie, że zostałem przyjęty, tylko czekałem, kiedy będzie ogłoszenie i jechałem do Torunia. Czy te bilety zdam z powrotem, czy nie? No, zobaczyłem siebie na tablicy, no to byłem zadowolony. Chęć nauki. To, że dzień Wagerowicza to nie był na nas znany. My naprawdę garnęliśmy do nauki, a nauczyciele naprawdę bardzo pomagali.